Ruch na początku lepiej wszedł w ten mecz. Pierwsze 10 minut mieliśmy troszkę problemów, żeby podłapać ich przy tej ich fajnej grze w środku pola. Natomiast z biegiem czasu myślę, że coraz lepiej się czuliśmy, też dostosowaliśmy się do warunków, do ich ustawienia. No i z biegiem czasu coraz lepiej to wyglądało. Niestety czerwona kartka troszeczkę zmieniła ten mecz, pokrzyżowała nam plany, musieliśmy się cofnąć niżej do defensywy i stać się w kompakcie, natomiast myślę, że robiliśmy to bardzo dobrze i ruch nie stworzył wielu klarownych sytuacji, natomiast my jeszcze po kilku kontratakach, grając dziesiątkę, mogliśmy się odgryźć, natomiast szanujemy ten punkt, bo z przebiegu spotkania, z tego, że graliśmy większość jego czasu w dziesięciu, no to trzeba ten punkt szanować. A jak warunki atmosferyczne wyglądały z twojej perspektywy? Ciężkie, natomiast murawa była dobrze przygotowana, choć grząska. No mega zimno, natomiast no nie ma to większego znaczenia, gdy wychodzi się na boisko. No i teraz już w najbliższą środę mecz, który będzie taką wisienką na torcie w tej pierwszej części sezonu. Przyjeżdża Legia Warszawa na arenę, na pewno będzie mnóstwo emocji z tym związanych. Zgadza się, no to jest mistrz Polski. Myślę, że każdy chciałby zagrać taki mecz z taką drużyną, mimo że teraz może nie są na fali, natomiast jest to, tak jak mówię, cały czas aktualny mistrz Polski i sama przyjemność móc się z takimi zawodnikami zmierzyć. No i już wiemy, że ponad 11 tysięcy kibiców będzie na trybunach. Mamy nadzieję, że uda się zebrać komplet. Także atmosfera powinna być gorąca pomimo mroźnych temperatur. Dokładnie. Nasi kibice dopisują, czy to w meczach u siebie, czy na wyjeździe, także liczymy na ich wsparcie i przy ich dopingu na pewno gra się nam zdecydowanie lepiej.